Cześć, witam Was bardzo gorąco ponownie na moim kanale. Jeżeli jesteście po raz pierwszy, to również bardzo gorąco Was witam. Zachęcam do subskrypcji kanału, jak również do obserwacji mojego Instagrama HanellaTV2018. To jest dla mnie bardzo ważne. Jeżeli oglądacie, to również zasubskrybujcie, będziecie ze mną na bieżąco. A w dzisiejszym filmiku będą zapachy, będą perfumy, które sama kupiłam. Perfumy markowe, znanych marek i takich mniej znanych dla mnie, które poznałam niedawno. Ale będą to perfumy w bardzo, ale to bardzo przystępnych cenach, bardzo tanie, nawet niektóre za grosze, a pachną naprawdę rewelacyjnie, pachną nawet lepiej od niektórych droższych perfum. Ja ostatnio naprawdę bardzo lubię zapachy i powiem szczerze, że to jest chyba już moja pasja. Uwielbiam poznawać nowe perfumy, ale o tym teraz nie będę mówić. W każdym razie zbliżają się święta, może chcecie komuś sprawić prezent, może chcecie się zasugerować tym, bo wiadomo, jeżeli chodzi o prezenty, to też ciężko jest coś tam wymyśleć, więc może akurat perfumy, jeżeli znacie preferencje danej osoby, to będzie bardzo dobry prezent, a może chcecie sobie sprawić prezent gwiazdkowy, może chcecie, tak jak ja, mieć kolejne perfumy, a też nie chcecie wydawać zbyt dużo. Więc jeżeli taki filmik Was interesuje, jeżeli chcecie poznać moje perełki, tanie perełki perfumowe, to bardzo gorąco zapraszam Was do oglądania dalej. Wiem, że może być tak, że niektóre z Was postukają się w czoło, po co tak naprawdę tej osobie jednej tyle perfum. Też pewnie jakiś czas temu bym tak zrobiła. Jak zaczęłam oglądać na YouTubie filmy dziewczyn, które prowadzą takie stricte kanały o perfumach, to też zastanawiałam się, matko kochana, kiedy one tych zapachów używają. A teraz sama się zastanawiam, czy ja w ogóle kiedykolwiek te zapachy zużyję. Mam tanie, mam droższe. Dzisiaj będzie mowa o tych naprawdę bardzo tanich, a bardzo dobrych jakościowo. No niektóre są może mniej trwałe, inne bardziej trwałe. To o tym Wam oczywiście powiem w trakcie tego filmu. Więc warto, myślę, ten filmik obejrzeć do końca. On będzie dosyć długi, bo tych perfum tanich mi się nazbierało. Mam również perfumy droższe. Tamtych też mam sporo. No to jest po prostu pasja. I często jest tak, że kupuję, słuchajcie, perfumy w ciemno, tylko po opowieściach innych osób. Ale najczęściej trafiam. Rzeczywiście trafiam, sprawdzam nuty zapachowe i to jest tak emocjonujące, jak te perfumy do mnie idą. Ja jeszcze nie znam zapachu i ciekawa jestem, jak one pachną, co to będzie, że można to porównać dosłownie, nie wiem do czego. W każdym razie uwielbiam ten moment, na ten moment czekam i myślę, że no będę się starała oczywiście ograniczać, bo to też nie może być tak, że tych perfum, tak jak widzę u niektórych, to są pełne szafy i nie chciałabym, żeby u mnie się tak dużo nazbierało, ale jednak te zapachy uwielbiam, więc zapraszam Was do oglądania. Od razu nadmienię, że te perfumy, które tutaj są na stoliku przede mną, to są perfumy, które udało mi się kupić najczęściej na Allegro, ale również w Notino. I to są perfumy na pewno oryginalne, sprawdzone, z takich, można powiedzieć, perfumerii też, bo perfumerie też sprzedają na Allegro, więc, ale też zdarzało mi się, że kupiłam od kogoś, kogo nie znałam i nie nacięłam się, okazało się, że dostałam towar oryginalny. Ja oczywiście, tak jak powiedziałam, kiedyś Wam opowiem dokładnie, jak ja to robię, ale teraz nadmienię, że staram się polować na perfumy, to znaczy nie biorę pierwszych z brzegu, tylko sprawdzam ceny, bo Allegro podstawia Wam ceny, podstawia Wam tańsze, możecie sobie po prostu zamiast powiedzmy 120 zł zapłacić 90 i tak często jest, że ja te wszystkie zapachy oczywiście, które mam, to kupiłam poniżej 100 zł, więc to jest też cena atrakcyjna, a niektóre są markowe, niektóre są takie, można powiedzieć, słabsze, może nie warte tej ceny do końca, ale za chwilę o tym Wam powiem. Zacznę może od marki, która jest znana. Jest to marka Guess. Oni produkują torebki, ale również perfumy. I na jednym z kanałów dowiedziałam się, że właśnie te perfumy Guessa czarne. Ja Wam oczywiście wszystko dokładnie podpiszę. W tej chwili nie będę już szukała nazw, bo ja jej nie widzę, a to wszystko jest na tych maleńkich nalepkach. Perfumy oczywiście oryginalne. Z tym, że ja kupiłam je w takiej formie testera i zapłaciłam za nie 75 zł. To jest duża pojemność, bo chyba aż, nie wiem, 75 ml. Ale tak jak powiedziałam, wszystko Wam podpiszę na dole. I te perfumy miały być podobne do perfum marki Guerlain Mon. Jak do mnie dotarły, to przede wszystkim zaskoczyło mnie to, że są takie sobie, jeżeli chodzi o trwałość. No tutaj tej projekcji takiej nie ma. Ona jest dosyć słaba. Natomiast po takim drugim, trzecim siknięciu te perfumy zrobiły się trochę trwalsze. Nie wiem, czy to jest wynikiem tego, że jak perfumy do nas dochodzą, to gdzieś tam w tym wężyku jest alkohol, nie mam pojęcia. W każdym razie jest to bardzo, ale to bardzo ładny zapach.
Zapach słodki. Jeżeli lubicie zapachy gourmand, to ten perfumy Wam gorąco polecam, bo rzeczywiście są podobne. Mają coś w sobie właśnie podobnego do perfum Mont Guerlain, natomiast są dużo, dużo tańsze. Więc jeżeli nie przeszkadza Wam to, że projekcja, że to właściwie jest taka, można powiedzieć, żadna projekcja, natomiast trwałość jest taka blisko skórna, do iluś godzin ja te perfumy na sobie wyczuwam, dłużej na włosach, bo jak ja mam dłuższe włosy, to robię w ten sposób, że pryskam na szyję, ale również tak też staram się prysnąć, żeby ten zapach zahaczył o włosy, wtedy one są trwalsze. Natomiast bardzo mi się te perfumy podobają, są słodkie, ale też nie takie ulepne. Bardzo, bardzo ładny zapach. Ja sobie tak sama stworzyłam korek. Jest to korek z tekturki, żeby no, nic do tego zapachu, żadne powietrze się nie dostawało, chociaż ja wszystkie przechowuję w szufladzie. Już teraz nauczyłam się przechowywać. Kiedyś przechowywałam w łazience, a tak się nie robi. Więc markę Guess Wam polecam. Wiem, że fajne są jeszcze podobno te czerwone, ale na razie nie mam jakoś ochoty na te czerwone, bo porównuję się je do Baccarat Rouge. Jakoś tak za tym już zapachem Baccarat to różowym nie przepadam. Znaczy nie tyle nie przepadam, co nie chcę ich mieć więcej, bo ja zaraz Wam pokażę, że mam perfumy, które są podobne do Baccarat Rouge 540. Więc Teges lubię, używam z czystą przyjemnością. To są takie perfumy właśnie teraz na zimę, na jesień. Możecie dać w prezencie, bo jest to markowy zapach, więc można się pokusić. No nie wiem, czy tester to jest dobrym prezentem. Dla siebie tak. Dlatego jak kupowałam dla siebie, to ja nie patrzyłam, że to jest tester. Natomiast dla kogoś no, wypadałoby może, żeby to były perfumy z korkiem. No te z korkiem są dużo droższe, więc tutaj, no jeżeli chcecie taniej dla siebie, to polecam. Tester możecie kupić na Allegro, ja kupiłam akurat ten na Allegro i jestem z tego zapachu bardzo zadowolona. Jeżeli jesteśmy już w temacie gourmand, to pokażę Wam również zapach marki Ungaro. Ja wszystkie, oczywiście tak jak powiedziałam wcześniej, wszystko Wam podpiszę, więc teraz nie będę mówiła niektórych nazw, bo mogę nie pamiętać. I to jest też gourmand. I to są perfumy, które też polecał ktoś na YouTubie, już nie pamiętam. Chyba Aroma, tak mi się wydaje. Ona też ciekawie o perfumach opowiada. I właśnie mówiła, że jest to bardzo tania, budżetowa taka wersja perfum takich ciekawych. I rzeczywiście one są bardzo ładne, ale też jeżeli chodzi o projekcję i trwałość, nie są aż takie trwałe, nie są aż tak mocno projektujące. No wiadomo, jest to tani zakup. Ja je kupiłam, uwaga, za 40 kilka złotych na Allegro i to jest 30. Nie będę teraz omawiała nut zapachowych, bo jakbym zaczęła teraz omawiać nuty zapachowe, to ten film trwałby w nieskończoność. W każdym razie zapach bardzo, bardzo mi się podoba. Na włosach go czuję dłużej, na ciele krócej, więc też nie jest to zapach długotrwały, taki mocno, taki wiecie, mocny, mocarny. Jest raczej zapach też bliskoskórny, ale bardzo ładny. Gourmand, ale taki nieulepny, nieprzesadzony, więc te perfumy Ungaro też Wam polecam. Jeżeli lubicie perfumy słodkie, jeżeli lubicie gourmand, to myślę, że z tym zapachem się również polubicie. Kolejny zapach kupiłam na Allegro, to jest marka Alvernum i to jest chyba polska marka i perfumy nazywają się Coffee Amber. To jest zapach z kolei, który też ktoś polecał. Ja oczywiście większość perfum mam z polecenia YouTube'owego oczywiście. Wy pewnie też tak samo macie. I te perfumy ktoś porównywał do Black Opium Yves Saint Laurent i muszę Wam powiedzieć, że coś w tym jest. Bardzo ładny, słodki, upojny zapach, też słabo projektujący. Nie tak mocno się utrzymujący, na pewno nie będzie to taki killer jak perfumy Yves Saint Laurent, na to nie liczcie. Natomiast jeżeli chcecie mieć tanie, budżetowy zapach, ja kupiłam je za 38 zł, więc słuchajcie, no kwota śmieszna. Oni jakąś promocję mieli, zresztą teraz na Notino, na Black Friday możecie coś dostać, też w takich dobrych cenach, fajne perfumy. Więc przyjrzyjcie się, jeżeli chcecie komuś sprezentować, myślę, że ta osoba też będzie zadowolona, bo naprawdę bardzo ładnie pachną i są podobne, faktycznie, trochę są podobne, znaczy trochę, no wydaje mi się, że są, ale to też nie jest to, że to jest to samo, absolutnie. Natomiast zapach tani, można powiedzieć taki tani klon Yves Saint Laurent, Black Opium, więc te Alvernum też Wam polecam. Jesteśmy przy gourmand, więc muszę pokazać jeszcze jeden zapach. Ja tej marki mam dwa zapachy, więc od razu może pokażę drugi. To jest marka Jenny Glow. Jenny Glow to jest marka, która, i teraz może to będzie takie też kontrowersyjne, no ale niestety muszę to powiedzieć, podobno robi klony Jo Malone. Perfumy Jo Malone są bardzo drogie i powiem Wam szczerze, że ja za perfumami Jo Malone nie przepadam. Ja już kiedyś Wam chyba mówiłam w jakimś filmiku, wąchałam je kiedyś chyba w Douglasie, one się pojawiły dawno temu, parę lat temu i żadne nie przypadły do gustu.
To są też takie wymagające perfumy dla koneserów, często uniseksowe. Natomiast jak się dowiedziałam właśnie, że te perfumy są podobne, to najpierw kupiłam Jenny Glow Berry and Bay. To jest zapach moim zdaniem unisex. To są perfumy, które nie każdemu przypadną do gustu. Ja już nie będę pisała czego z oklonem, bo to nie jest takie ważne. Możecie sobie przecież sprawdzić same. W każdym razie one są takie na lato, pieprzne, przyprawowe, nie są to brzydkie perfumy, to nie jest gourmand, więc te pierwsze pokazuję, mimo że za chwilę pokażę takie gourmandowe też tej samej marki. Dla właśnie takich osób, które lubią perfumy skręcające w męską stronę i te są bardzo, ale to bardzo chwalone na YouTubie, one były chwalone, bo ja je właśnie z polecenia kupiłam, że są przepiękne, że to idealny klon właśnie perfum Jo Malone. Mówię, nie znam perfum Jo Malone, klon, pierwowzór jakby tych perfum, ale te są fajne, no takie mówię letnie i też mówię, nie, na pewno nie dla każdego. Natomiast te drugie myślę, że spodobają się osobom, które właśnie lubią takie zapachy gourmandowe, słodkie. To jest zapach bardzo ładny. I zapach ten nazywa się Velvet and Wood. I teraz tak, jeżeli chodzi o wood, to jest ciężki składnik perfum. Jest to piękny zapach. To jest zapach róży. Takiej róży konfiturowej, róży właśnie podanej z tym udem, ale ten ud jest taki delikatny, ten ud jest taki delikatnie właśnie orientalny, bardzo, bardzo ładne perfumy. A kupiłam na Notino, one w tej chwili są, tak jak mam tu cenę, bo mam komputer przed sobą, za 58 zł 10 groszy. To ja je chyba kupiłam za 40 coś złotych, one były w takiej promocji. To jest 30 i tamte to też 30. Bardzo ciekawe perfumy. W bardzo przystępnych cenach i myślę, że teraz, kiedy no mówię, nie wiecie co kupić w prezencie, to też taki prezent na pewno młodszej osobie, może tak, albo osobie, która lubi takie zapachy uniseksowe, a te dla starszych osób, ale też młodsze po 30, po 40 będą na pewno z tych perfum zadowolone. Teraz perfumy od marki, która jest bardzo znana. No ja tę markę, aż wstyd się przyznać, poznałam niedawno, może jakiś rok temu. Wtedy, kiedy zaczęłam się interesować perfumami. I mowa tutaj o marce Roberto Cavalli. Pierwszy zapach, który kupiłam, to jest zapach klasyczny EDP Roberto Cavalli. Są to bardzo eleganckie perfumy. A kupiłam je za niecałe 100 zł. Na pewno nie dałam więcej, to jest 30. Zapach kwiatu pomarańczy, jaśminu. Bardzo esencjonalny. Jeżeli ktoś lubi takie zapachy właśnie jaśminowo-pomarańczowe, to mogą mu się spodobać. Dajcie mi znać, czy macie, czy Wam się podobają. Bardzo ładny zapach, elegancki, taki raczej zimowo-wiosenno-jesienny. Latem one tak chyba nie za bardzo mogą przyduszać, więc perfumy naprawdę piękne, ale też może no nie każdemu się spodobają. Mam też zapach tej marki Roberto Cavalli Nero Assoluto i to jest tak duża pojemność i ja je kupiłam też chyba za 110 zł. Jakoś tak koło 100 zł. Z kolei to jest zapach dla osób właśnie, które lubią zapachy orientalne, takie właśnie trochę z udem. Przepiękny też. I co mi się w tych perfumach podoba, bo ja się też tego obawiałam, jak, że jak na siebie prysnę, to będę, wiecie, źle się z nimi czuła, to, że one nie mają takiej dużej projekcji i nie mają dużej trwałości. Tu chrapanie słychać, to Majka, słuchajcie, pod stołem chrapy, więc przepraszam. Ale są naprawdę ładne. To jest zapach wieczorowy, to jest zapach takich trochę różany. To jest bardzo, bardzo eleganckie, to są bardzo eleganckie perfumy, ale mówię już dla koneserów, takich cięższych zapachów. Natomiast zapach, którego nie wiem, jakoś nie bardzo miałam ochotę ich kupić. Oj, nosiłam się z tym zapachem, miałam w koszyku i wyjmowałam i zastanawiałam się po tych, myślę, czy ja wiem, czy te perfumy się spodobają i powiem Wam, że spodobały mi się najbardziej z tych trzech, które mam, bo mam trzy zapachy Roberto Cavalli, to jest Just Cavalli i te perfumy Wam polecam w 100%. To jest przepiękny zapach. Zapach, który się w większości kobiet spodoba. Natomiast to są tylko trzy składniki i co mnie odstręczało od zakupu tych perfum, to, że w podstawie jest drzewo różane. Myślę, matko, nie. Bo ja nie lubię takich zapachów stricte różanych. Wiecie, takich właśnie mocno, takiej mocnej róży. To musi być gdzieś okraszone czymś, żebym ja tę różę mogła na sobie nosić. Przepiękny, kwiatowy. Ale zapach naprawdę cudny. Jeżeli lubicie zapachy w stylu Si Passion, jeżeli lubicie zapach na przykład Coco Mademoiselle Fresh, to jest coś podobnego. To nie jest to samo, absolutnie. Nie mówię, że to jest klon.
To jest coś w tym dźwięku, bardzo ładne i powiem szczerze, kupiłam 30 i noszę się z zamiarem dokupić większą pojemność, ponieważ te zapachy znikają, one są czasami już nieprodukowane, ciężko je dostać, więc Just Cavalli Wam gorąco polecam. Jeżeli jesteśmy już, poznałam markę, która się nazywa Pascal Morabito, to jest marka, która też produkuje już dawno perfumy i teraz tak. Kupiłam te, bo miały dobrą opinię. Ja często też czytam opinie na Fragrantice, że były dobrze ocenione i to są perfumy Pascal Morabito Róż. One chyba się tak nazywają, czy Sultan Róż, tak. I teraz tak, jak one do mnie dotarły, to się rozczarowałam, dlatego że ten zapach na początku nie, ale potem jest podobny, bardzo podobny do Baccarat Rouge 540, a ja już tych Baccarat Rouge mam dość, bo tak, mam jedne, potem kupiłam Zare, Red Temptation, które są fajne, ale nie mogę ich nosić, dla mnie są za mocno takie, taki wydźwięk mają, no dla mnie te właśnie Zary, taki ciężkawy. Te są bardzo ładne, więc jeżeli chcecie mieć perfumy podobne do Baccarat Rouge 540, to te Pascal Morabito Sultan Róż Wam polecam. Ale tak naprawdę jak zaczęłam się wczytywać, to te perfumy o dziwo powstały wcześniej. Więc uwaga, trudno powiedzieć, że to jest klon Baccarat Rouge, bo one wcześniej powstały niż Baccarat Rouge. Więc no, piękny zapach i tu nie wiadomo kto na kim się wzorował, więc polecam, to jest duża pojemność i też je kupiłam za niecałe 100 zł, więc te Wam też gorąco polecam. Dalej mam perfumy również Pascala Morabito, ale co do tych perfum się rozczarowałam, no niestety. Dotarły do mnie dwa zapachy, ten kupiłam od kogoś, odkupiłam na Allegro lokalnie. I to jest Pascal Morabito Pearl Precision. Te perfumy też chwaliła jedna z dziewczyn na YouTubie. I one są bardzo ładne, naprawdę piękne. Na początku mnie nie zachwyciły i faktycznie ona też mówiła, że na początku te perfumy nie zachwyciły, ale potem jej się bardzo spodobały, że jak właśnie się tak ładnie na skórze układają i faktycznie później są ładniejsze. Natomiast no mówię, trwałość ich jest bardzo, bardzo słaba. To jest Pascal Morabito Pearl de Nuit w czarnym opakowaniu, natomiast te, one są piękne, one są bardzo podobne do Coco Noir, bardzo, no są podobne, są. Natomiast w tak słabej jakości, że jestem załamana, jak ona do mnie dotarła, miałam ochotę zwrócić, ale myślę, kurczę, dobra, tam za 40 kilka złotych chyba je kupiłam, czy 50, już nie będę robiła cyrków. Zostawię, może one później się ułożą, bo tak było z jednymi perfumami Riany, ja zaraz Wam też o nich powiem, że jak doszły do mnie, dotarły, to one były tak słabe, że naprawdę ja nic nie wyczuwałam, ja byłam załamana. Ale później, jak poleżały, to te perfumy nabrały mocy. Możliwe, że właśnie tak jak powiedziałam wcześniej przy którymś zapachu, że w tym wężyku jest alkohol, później może to, nie wiem, jakoś przechodzi albo ten koncentrat się ujawnia. Także dam im szansę, no ale mówię, zapach bardzo, bardzo nietrwały. Więc to jest to perfum celebrycki, bo takie też mam. No i właśnie pierwsze to są perfumy Riany. To są perfumy Repler, bardzo ładny zapach. Słuchajcie, na początku jak do mnie dotarły, to się załamałam. Nic zupełnie nie czułam, nic. Psiknęłam, za chwilę nie było zapachu. Odłożyłam je i kilka miesięcy do tych perfum nie wracałam, bo cały czas miałam o nich takie samo zdanie, myślę, po co mam psikać, jak ja nic nie czuję. Ale potem się okazało, że one po tych kilku miesiącach nabrały mocy. Pachną przepięknie, tak bogato. I to jest też zapach, ja go kupiłam za, nie wiem, może 60 zł, 70, już nie pamiętam, to jest H30. Tu jest śliwka, tu są nuty takie słodkie, ale to też nie jest taki, wiecie, gourmand, taki mocno słodki. No jednak słodki zapach, ale bardzo, bardzo elegancki, naprawdę piękny jak za taką cenę. Drugi zapach celebrycki, perfumy Lovely, Sarah Jessica Parker, ona robi przepiękne perfumy, ja mam ochotę jeszcze na jej zapachy. Wiem, że to jest Lovely, to jest zapach Lovely, bardzo tanio go kupicie też jeszcze, także jeszcze jest czas na to. To jest bardzo ładny taki kwiatowo-owocowy zapach, unikatowy zapach, no pachnie bogato też, tak bym powiedziała, więc również zainteresujcie się tymi perfumami, bo są fajne. Natomiast bardzo mam ochotę na zapach Sarah Jessica Parker Covet, ale to jest podobno zapach taki mocno przyprawowy, ciężkawy, więc nie wiem. I tak go też mam w obserwowanych, potem go wyrzucam. Wiem, że chwalony jest ten Stash, który jest takim zapachem uniseksowym, mogą nosić mężczyźni, mogą nosić kobiety, więc no Sarah Jessica Parker robi bardzo dobre perfumy i te Lovely Wam gorąco polecam. I jeszcze jeden zapach, który od niedawna mam, pokazywałam je na YouTubie w tych takich filmikach krótkich i to jest Rihanna Róż.
Czyli mam dwa zapachy, bo Rep Flair i ten róż, i te są przepiękne. Ja powiedziałam Wam tam, że one są podobne do zapachu Bottega Veneta, bo tak też na YouTubie usłyszałam o nich, że takie są. Są prześliczne, naprawdę, ładnie się utrzymują i rzeczywiście jest to zapach bardzo podobny do tych klasycznych perfum Bottega Veneta, skórzany, przepiękny. Jeżeli lubicie takie klimaty, to te róż też Wam gorąco polecam. Ja je kupiłam dlatego, czego bez korka, jako tester bez korka, i kupiłam je za 40 czy 50 zł, jakoś tak, więc bardzo tanio mi się trafiły, a też to już są unikaty, więc ciężko będzie za chwilę je dostać. Kolejny zapach celebrycki, który dotarł do mnie wczoraj, to jest zapach Beyoncé. Dlaczego kupiłam? Kiedyś miałam perfumy Beyoncé, albo Het, albo Het Rush, ja już nie pamiętam. Kupiłam w Rossmanie w jakiejś promocji. Były to bardzo ładne perfumy, ale wtedy ja jeszcze tak nie doceniałam zapachów i oddałam komuś. Nie pamiętam już, co się z nimi stało. Natomiast wiecie, że ja czytam, bo ja już Wam mówiłam o tym, bloga perfumeryjnego, takiego znanego perfumiarza, znaczy znanej osoby, która się zna na perfumach, Nez de Lux, i wszyscy się właściwie, dużo osób wzoruje na tym jego blogu. On tam ocenia perfumy i naprawdę dosyć wysoko je ocenia. I te perfumy Beyoncé, one się nazywają White Orchid, ocenił na chyba 9 punktów, to jest bardzo dużo u niego, bo on restrykcyjnie ocenia. No ale jak one do mnie wczoraj dotarły, to ja w ogóle ich nie czuję, słuchajcie. To jest też zapach słaby. Kupiłam w kartoniku, zafoliowane, też na Allegro za jakieś chyba 54 zł. 30 udało mi się dostać. Nie jest to na pewno zapach oryginalny, bo takich zapachów 30 to się nie podrabia, słuchajcie. Więc ja wiem, że to jest oryginał, ale może nie wiem, jak to tam się odbywa. Może to jest tak, że gdzieś tam oni dają jakieś słabsze wypusty. No nie mam pojęcia. No nie będę teraz, słuchajcie, dywagować. Dam mu szansę, bo zapach ciekawy. Ale to też nie zapach, który dostaniecie między innymi w Action. Ja go kupiłam na Allegro. Też z polecenia nawet takiej znanej pani, która nagrywa na YouTubie, ma właśnie taki kanał o perfumach, Ogród Agaty, i ona polecała te perfumy Gloria Vanderbilt, i nie tylko ona, bo też inne osoby. Minuit in New York. I kiedy byłam w Action ostatnio, to właśnie też te perfumy widziałam za 39 zł. Ja je kupiłam na Allegro za 47, bo ja nawet nie wiedziałam, że są w Action. Bardzo ciekawy zapach, elegancki. I to jest taki zapach kwiatowo-owocowy, naprawdę ciekawy. Ja bym w życiu nie pomyślała, że perfumy za 40 coś złotych, nawet 39, mogą tak ładnie pachnieć i dosyć fajnie się utrzymują. No nie jest to, mówię, zapach taki, wiecie, projektujący i długo się utrzymujący. Na skórze jest, utrzymuje się, ale taki raczej blisko skórny. No ale naprawdę ładne, to jest bardzo duża pojemność, ładna butelka. Ona ma jeszcze inne zapachy, wiem, że jest klasyczny Gloria Vanderbilt, no ale tamten podobno jest taki trochę retro. Ja za tymi zapachami retro, no niestety, nie przepadam. Wiem, że dziewczyny kupują te takie z dawnych lat, no ale te są fajne, naprawdę ciekawe. Zaskok za parę złotych. To jest marka, uwaga, pani Walewska. Pamiętacie klasyczną granatową panią Walewską? Miałam je, ale powiem szczerze, że kupiłam je, bo wtedy nic nie było, więc no, psikało się takimi perfumami, jakie można było dostać. One mnie nie zachwycały. Ja nie byłam jakoś tak, nie mam jakichś olfaktorycznych wspomnień związanych z tym zapachem, że takie cudne i w ogóle chcę je mieć. Bo do tej granatowej butelki nie wrócę, ale Miraculum robi inne kolory, inne zapachy. I powiem Wam, ten dotarł do mnie też kilka dni temu. Po prostu cudo za 18 zł kupione na Allegro. Możecie je dostać również w Notino za 16. I te nazywają się Ruby, tylko nie pomylcie, jeszcze są Chic. Ja tych Chic nie znam, one też są, tylko tamte są w bardziej takiej różowej buteleczce, a to jest czerwona butelka. Patrzcie, klasyka, bo te granatowe są w tej samej butelce. Zapach cudny. Malinowo, taki, ja nie wiem, jak go określić, ale przepiękny. I uwaga, on się bardzo dobrze utrzymywał, bo ja go miałam na nadgarstku i cały dzień na tym nadgarstku moim był. Cudny, cudny zapach, taki owocowy, ale taki bogaty. Piękny zapach, nie tylko dla starszych, dla młodszych, dla wszystkich. Natomiast wcześniej, już jakoś tak latem albo jeszcze tam wiosną, kupiłam też Sweet Romance i też właśnie pani Walewska Sweet Romance, też marka Miraculum, bardzo ładne. Też przepiękne. Więc te dwa zapachy Wam polecam, sprawdźcie. Te możecie kupić w ciemno, no 18 czy 16 zł na Notino to nie jest dużo, więc polecam Wam gorąco. Jeszcze przymierzam fajny zapach, tu też kupiłam tanio, to jest z kolei zapach Alexander McQueen i ten właśnie Nez de Lux też je bardzo wysoko ocenił, że jest to zapach tani, ale zapach taki trącający, zahaczający o nisze.
Przepiękny też białokwiatowiec, bo chyba to jest białokwiatowiec, tak mi się wydaje. Ja już mówię, nie zaglądam teraz, bo ja tutaj mam tyle tych perfum, że ten film będzie i tak trwał długo, więc nie chcę go jeszcze dodatkowo przeciągać notami zapachowymi. Sprawdzicie sobie, ja wszystkie dokładnie Wam wypiszę. Alexander McQueen, po prostu woda perfumowana. Bardzo ładny, elegancki zapach, przepiękna butelka, można dać w prezencie. Myślę, że jeszcze można je dostać w bardzo dobrej cenie, więc spieszcie się. I to jest duża pojemność, chyba 75, tak mi się wydaje, mililitrów. Nie wiem, już nie patrzę, bo nie widzę. Dalej też marka, którą na pewno doskonale znacie, Escada. I to są takie perfumy raczej dla młodszych osób. Ja pamiętam, że córce je zawsze kupowałam, jak była nastolatką, ale też ja miałam jakiś zapach, już nie pamiętam. I to jest Escada, którą też Wam podpiszę i tę akurat też bardzo chwalił chyba, nie wiem, kto, już nie pamiętam, w każdym razie były bardzo wychwalane, że to jest taki piękny zapach i faktycznie latem nosiłam, bardzo mi się podobały i podpiszę Wam, jak one się nazywają. I jeszcze tutaj mam bardzo fajne perfumy, które się nazywają Aigner Tu Femine. Tego nie wiem, czy ten zapach dostaniecie, bo to jest już unikat podobno, więc ja wzięłam, ktoś miał bardzo tanio też na Allegro, to jest 75 ml perfum, bardzo, bardzo ładny, więc jeżeli dostaniecie, to te akurat marki Aigner, to też taka marka, której ja wcześniej w ogóle nie znałam, polecam. Polecam Wam również markę Calvina Kleina, to jest tania marka. Ja mam jeszcze Euforia, ale ta Euforia jest droga. Natomiast te perfumy Obsession Night, bo Obsession to nie dla mnie, to jest za mocny zapach. Natomiast Obsession Night to jest zapach skręcający w męską stronę, takim bardziej uniseksowy bym powiedziała, więc jeżeli takie zapachy lubicie, to Obsession Night bardzo gorąco Wam polecam. Przepiękny, duże opakowanie, można dostać jeszcze na Allegro za 100 zł na pewno. Bardzo ładny, długo się utrzymuje, o dziwo, elegancki, no taki mówię, do białej koszuli dla takiej kobiety, która lubi tak się ubierać bardziej, może nie tyle sportowo, co casualowo. I lubi takie zapachy właśnie uniseksowe, skręcające w męską stronę, to myślę, że ten zapach jej się spodoba. I teraz tak, też tanie zapachy ma Karl Lagerfeld. Ja kupiłam ten akurat w promocji w Hebe, ale na Allegro on był jeszcze tańszy, więc ja już do Hebe czy do Rossmanna po zapachy nie chodzę, ponieważ oni mają, uwierzcie mi, w bardzo, bardzo wysokich kwotach. Na Allegro nawet 1/3 za ten zapach dacie. Więc ten akurat, który mam, to jest taki zielony, letni, taki fajny, no na zimę, na wiosnę raczej nie, on jest taki, raczej takim letnim zapachem, ale dla młodej osoby, dziewczyny, wnuczki, córki możecie kupić w prezencie, myślę, że powinny jej się spodobać. A teraz marka, która no jest bardzo tania. To jest marka Tesori d'Oriente, oni produkują płyny do płukania, płyny do prania, bardzo ładne, zapachowe, przepiękne i od pewnego czasu, nie wiem od kiedy, robią perfumy. Perfumy są w takich zwykłych, takich aluminiowych buteleczkach i też były bardzo chwalone i szczególnie właśnie bardzo dużo ciepłych słów słyszałam o zapachu właśnie tym Byzantium. To jest taka róża, to jest zapach gormondowy, to jest zapach trochę orientalny i muszę Wam powiedzieć, że jak one do mnie dotarły, to ja byłam w szoku, bo te perfumy, uwaga, kupiłam za 18 zł na Allegro, każdą butelkę, ale wzięłam dwie i też bardzo długo się zastanawiałam, które wziąć. Wzięłam te Byzantium, bo były chwalone i właśnie no, byłam ciekawa, jak pachną. Bardzo ładny zapach, elegancki, taki wieczorowy, ale też można na dzień się pryskać, z tym, że mnie w połowie ten zapach taką dziwną nutę tutaj wydziela, natomiast potem ta nuta przechodzi, jest wszystko ok, ładnie się układa na skórze i o dziwo, one się długo utrzymują. Na przykład wczoraj byłam wyperfumowana tymi i to jest przepiękny i on jest porównywany do Hypnotic Poison, nie. Ale jest piękny, uważam, że jest, jeżeli Hypnotic Poison Wam przeszkadza, jeżeli jest dla Was, nie wiem, za ciężki, to ten jest piękny, naprawdę przepiękny zapach, słuchajcie, w cenie 18 zł. Ja jestem w szoku, że coś takiego można dostać, fajnego, ciekawego, za grosze. I może to wykorzystać również, jeżeli Wam się nie spodobają, nie wiem, do psikania sobie, w bieliźniarce, w szafie, no ale te zapachy dwa, myślę, że Wam się spodobają jako perfumy, nie ręczę za inne, bo przyszła do mnie razem z tymi próbka, nawet nie wiem których, ale tak średnio mi się podoba. Więc te zapachy, słuchajcie, z polecenia Waszego, bo jak pokazywałam perfumy Made in Lab, te inspiracje, to jedna z Was właśnie powiedziała, że lepsze są perfumy
marki Jot Fancy, bo to też są inspiracje znanych zapachów. I muszę Wam powiedzieć, że te dwa, ten też na YouTubie był omawiany i też bardzo dużo na tym miał. I to jest Mon Sukces. To jest podobno inspiracja perfumami Jean-Paul Gaultier Scandal. Nie mam Jean-Paul Gaultier Scandal tych perfum. Gdzieś wąchałam u kogoś, tak średnio mi się spodobały, ale muszę Wam powiedzieć, że ten Mon Sukces Jot Fancy bardzo mi się podobają. Słodkie, ładnie tulające, nie takie mocno, wiecie, mdlące, długo się utrzymują, więc szapoba dla perfum za też chyba 30 zł, bo ja je za tyle kupiłam. I drugie perfumy, które kupiłam, to jest z kolei zapach Harme, one tak się nazywają, i ten ma być inspiracją perfum Chloe Nomad. Moja córka ma Chloe Nomad i powiem Wam szczerze, że to nie jest to samo. On jest ładny, ten mi się bardzo podoba i nawet może nawet bardziej mi się podoba niż Chloe Nomad, bo ten tamten jest taki też kontrowersyjny zapach. Jedni go chwalą, drudzy ganią. Bardzo ładny, bardzo ciekawy, ale to nie jest to samo. Jest podobny, ale tutaj akurat to podobieństwo wydaje mi się nie jest takie mocne. Te chyba bardziej Wam polecam, ale i te Wam polecam. Jeżeli lubicie zapachy też takie niegurmandowe, nieprzesłodzone, takie skórzane, to te Harme, one są ładnie zrobione, słuchajcie, butelki są naprawdę ładne, to te Harme też są fajne. Mam jeszcze jedne, bo jak zobaczyłam, że jest zapach, który chcę mieć, a jest to zapach Armani Cotte, jest też u nich jako inspiracja, to postanowiłam kupić. Adagio Decor, tak się nazywają, duże opakowanie, zobaczcie, opakowania to nie mają przepiękne. I powiem Wam, nie znam Armani Cotte, ale ten zapach szalenie mi się podoba i po tym zapachu na pewno zechcę mieć Armani Cotte, bo jeżeli one pachną jeszcze ładniej od tych, no to jest cudo. Wiem, że Armani Cotte damski schwalony i te perfumy też bardzo mi się podobają. Bardzo, bardzo ładne. Więc no i Jot Fancy zapachy ma fajne. Jest jeszcze taka marka, która się nazywa Just Jack i te z kolei zapachy, to jest ta sama marka, która robi te Jo Malone, które Wam wcześniej pokazywałam, i te perfumy są bardzo podobne, ponoć, żeby nie powtórzyć, podobne do perfum Toma Forda. Ja nie przepadam za perfumami Toma Forda, jakoś tak nie do końca mi z nim po drodze, ale kupiłam zapach Just Jack Adventures, tak one się chyba nazywają, z tym, że te nie są akurat klonem Toma Forda, tylko podobno są klonem marki Credo, takiej też bardzo drogiej marki perfumowej, jednego z zapachów tej marki. Ale oglądałam taki kanał zagraniczny, gdzie kobieta powiedziała, że one nie są podobne, że to nie jest to samo, że to tam może są trochę delikatnie podobne, ale tamte są bardziej szlachetne, lepsze. No i ten zapach w ogóle mi nie przypadł do gustu. Kupiłam na Allegro za 38 zł. Może jeszcze dam mu szansę latem, bo to jest taki zapach chyba, który trzeba nosić latem, a nie teraz. Bo to jest zapach unisex, zapach taki przyprawowy, taka bardziej wtrącający wodą kolońską, wiecie o czym mówię, więc no te perfumy akurat tak średnio przypadły mi do gustu, ale jeszcze chcę kupić jedne perfumy Just Jack, no zobaczyć, bo tamte są ponoć podobne do perfum Toma Forda, które akurat chcę przetestować, więc może jeszcze jak kupię, to o tym innym zapachu Wam powiem. I to wszystko, moi drodzy, tych zapachów ja wiem, że jest sporo, powiedzcie, kiedy ja to zużyję, ja sama nie wiem. Mam nadzieję, że filmik się do czegoś przydał. Mam nadzieję, że skorzystacie z tych moich tutaj propozycji perfumowych. Oczywiście zachęcam Was do sprawdzenia. Ja kupuję czasami w ciemno, właściwie często kupuję w ciemno. Może Wy tego nie róbcie, nie wiem. Już decyzję pozostawiam Wam. W każdym razie są to perfumy bardzo tanie, bardzo ładne i większość, które mam, naprawdę są piękne, warte zakupu, a kosztują grosze. Więc polecam Wam bardzo gorąco, poszukajcie, ja Wam oczywiście wszystko dokładnie podpiszę na Ceneo, tak żebyście mogły sobie wybrać cenę, którą chcecie, bo i tam się Allegro podstawia również. Czasami jest tak, że w perfumeriach internetowych można kupić jeszcze taniej. I to już wszystko, dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, będziecie ze mną na bieżąco, żegnam się z Wami, cześć!